Szanowni Państwo, witamy ponownie w naszym studio Forum Ekonomiczne Młodych Liderów na Forum w Karpaczu. Ze mną jest w tej chwili nasz kolejny rozmówca, pani Kornelia Pieper, konsul generalny Niemiec w Gdańsku. Szanowna pani Kornelio, bardzo dziękujemy, że jest pani z nami. Obchodzimy już w zasadzie okrągłą rocznicę 3 dekady współpracy Polski i Niemiec. To jest taka atmosfera współpracy, w której wychowało się całe pokolenie młodych Polaków i Niemców. I chciałbym zapytać w pani ocenie, jaki wpływ ta współpraca ma na młodych ludzi z naszych krajów? No, mam nadzieję na bardzo ważny wpływ ma ta współpraca. 30 lat to jest długi okres oczywiście i chciałabym najpierw powiedzieć, że te 30 lat były wspaniałe lata, bo myśmy zorganizowali taką dobrą współpracę między naszymi obywatelami. I to jest właściwie najważniejsze, że ludzie mogą się spotykać, mogą współpracować na studiach, w zakładach, w zespołach i mogą się śmiać razem. To jest bardzo ważne, bo nasi obywateli budują te mosty między naszymi krajami. I ja myślę, że musimy się teraz skoncentrować na młode pokolenie, bo młode pokolenie to jest naszą przyszłością w Europie. I młode pokolenie ma własne idee, własne pomysły, nowoczesne pomysły i trzeba po prostu dopasować do warunków byłych, żeby została ta współpraca bardzo ścisła i nowoczesna i dobra oczywiście. Ja mówię o tym, dlaczego nie rozmawiać o nowy stopień współpracy naszej młodzieży. Można więcej zdecydować się za projekty cyfrowane, żeby mogli się dogadać w internecie na przykład, bo moglibyśmy zorganizować więcej tych forum między Polską i Niemcami. Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa na przyszłość. To od tego naprawdę zależy, czy jakość naszych stosunków będzie w takiej dobrej formie jak dzisiaj. Bardzo dziękuję. Chciałbym jeszcze zapytać, może poprosić o jakieś takie przesłanie, jakąś taką dobrą radę dla młodych ludzi, jak oni mogą wykształcić w sobie te kompetencje, żeby skutecznie stawiać czoła wyzwaniom. Bądźcie zawsze ciekawi, bądźcie zawsze odważni i angażujcie się za wolność i za solidarność. Bardzo dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Z Forum Młodych Liderów, ze studia Forum Młodych Liderów w Karpaczu mówił Mariusz Bednarz. Dziękuję.